Witam po przerwie. Przypominam, że jesteśmy w Arena Gliwice na Inframost. Mamy za sobą pierwszą sesję mostową. Teraz mam zaszczyt poprowadzić panel dyskusyjny. Jest on poświęcony głównie temu, o czym nasi eksperci mówili w swoich wystąpieniach w pierwszej sesji. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie i zarządzaniu obiektami mostowymi, również w kontekście nowych rekomendowanych wymagań i standardów, jakie ogłosiło w tym roku Ministerstwo Infrastruktury. Przez cały czas dyskusji możecie Państwo zadawać pytania na czacie. Proszę jednak wyraźnie adresować, do kogo są one adresowane. Pod koniec sesji poproszę ekspertów o odpowiedź na te pytania. Teraz zapraszam już do panelu naszych gości, których widzicie na ekranie. Przedstawię ich w kolejności alfabetycznej. Pan inżynier Jerzy Bąk, projektant mostów z biura ProMost w Warszawie. Przepraszam, biura ProMost. ProMost, tak. Pan profesor Jan Bień, Politechnika Wrocławska. Pan inżynier Paweł Budowski, główny inspektor mostowy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Doktor Jan Winkler z firmy Atkins SNCL w Danii, ale obsługujący również mosty Wielkiej Brytanii. I profesor Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej. Zacznijmy być może od oczywistego pytania. Czy proces projektowania ma jakiś wpływ na jakość i trwałość naszych mostów? Pewnie wszyscy, jak tu jesteśmy, zgodzimy się z tym, ale na razie historia, życie mówi nam, że jest troszkę inaczej. Jak istotna jest rola projektanta, która wciąż jest przecież niedoceniana? Najpierw poproszę o komentarz pana profesora Żółtowskiego. Krzysztofie, panie profesorze, bo nagle straciliśmy twój głos, jeszcze na początku był, ale teraz nie jest. Być może nie włączyłeś mikrofonu, ale chociaż jak tak patrzę na ikonę, to wszystko jest w porządku. Nie, nie słychać. To poproszę drugą osobę, pan inżynier Jerzy Bąk, o odpowiedź na pytanie o rolę projektanta. No, zgodzimy się, że rola projektanta w sporządzaniu odpowiedniej jakości projektów jest decydująca i ma wpływ na jakość projektu, ma niewątpliwie wpływ na jakość obiektu mostowego. Ja bym chciał zwrócić tutaj uwagę, zanim odpowiem na pytanie, dlaczego rola projektanta jest niedoceniana, chciałbym zwrócić uwagę na zagrożenia, które się wiążą ze sporządzaniem projektów, zagrożenia dla trwałości obiektów. Pierwsza sprawa to jest formuła projektu i buduj. O udzieleniu zamówienia na budowę drogi decyduje wyłącznie cena, mimo wprowadzenia kilka lat temu dodatkowych kryteriów, ale te kryteria polegają na złożeniu przez oferenta deklaracji. Wszyscy oferenci składają taką samą deklarację i otrzymują za te tak zwane dodatkowe kryteria, a właściwie za protezy kryteriów, tę samą ilość punktów, pozostaje nam cena. Z czym się to wiąże? Wiąże się to oczywiście z tym, że jeżeli oferent nie da odpowiedniej niskiej ceny, to nie wygra tego przetargu. Wygrywając przetarg ze zbyt niską ceną bądź bardzo niską ceną, wywiera nacisk na projektanta wybranego przez siebie jako podwykonawcę, wywiera nacisk i często projektanci ulegają temu naciskowi, często nie sposób jest dojść do kompromisu i prowadzi to do powstania takich sytuacji jak posadowienie na przykład fundamentów na luźnych piaskach, po czym podpora posadowiona na takich piaskach pod własnym ciężarem się przechyla. Proszę również nie za bardzo ufać w funkcję weryfikatora na kontrakcie, ponieważ zwykle weryfikacja sprowadza się do sprawdzenia warunków formalnych, a nie ma to wiele wspólnego z samą konstrukcją. Druga sprawa to są niestety eurokody. W obliczeniach według eurokodu są one o wiele bardziej skomplikowane i pracochłonne obliczeń według starych polskich norm. Na szczęście projektant ma do dyspozycji liczne narzędzia w postaci programów, arkuszy kalkulacyjnych i
To jest dobra wiadomość, bo są to narzędzia wspomagające. Gorsza wiadomość jest taka, że z uwagi na większy poziom skomplikowania eurokodów trudno jest sprawdzić takie obliczenia w sposób najbardziej wiarygodny, a mianowicie przy pomocy kartki, ołówka i kalkulatora. Wielu projektantów po prostu tego nie robi, ufając bezgranicznie oprogramowaniu, a w tychże oprogramowaniach niestety również wśród tych najbardziej rozpowszechnionych zdarzają się błędy, które nie są wychwytywane. Zdarza się również tak, że dystrybutor tego oprogramowania, nawet jeżeli uzna swój błąd, zostanie mu ten błąd wskazany, odmawia wprowadzenia poprawek, ponieważ twierdzi, że on już, wsparcie tego oprogramowania jest wycofane. Wycofali się ze wsparcia i proponuje w najlepszym razie zwrot pieniędzy, natomiast nie informuje, jak sądzę, pozostałych osób, które to oprogramowanie kupiły, prowadzić to może do błędów. No i dlaczego, znaczy to są takie moje refleksje dotyczące samego procesu projektowania i zagrożeń z różnych powodów. Raz, nacisk wykonawcy, dwa, brak, bezkrytyczne ufanie oprogramowaniu. No i dlaczego ta praca jest taka niedoceniona? No, proszę nie wierzyć, jeżeli ktoś mówi, że wykonawca wybiera swojego podwykonawcę w postaci firmy projektowej na podstawie innych kryteriów niż cena. Wykonawca posługuje się we wstępnej fazie realizacji projektu, posługuje się przede wszystkim arkuszem kalkulacyjnym. I jak oferowana cena wyświetla mu się na czerwono, no to jest bardzo niedobrze. Woli, żeby mu się wyświetliła na zielono. Inne kryteria w postaci, powiedzmy, spodziewanej jakości tego projektu nie są brane pod uwagę, to po pierwsze, a po drugie, no tak jak już powiedziałem, nacisk, że na zmniejszenie fundamentów, zmniejszenie ilości zbrojenia, optymalizacja, to jest słowo klucz. No i być może z tego powodu jesteśmy niedoceniani, nasza praca jest niedoceniana. Dziękuję, prawdopodobnie wyszedłem poza ramy swojego czasu. Ale... Panie profesorze Krzysztofie, czy już jest z dźwiękiem? Tak, tak jest, dobrze. No to króciutko byś, proszę o skomentowanie. Krótko. Ja myślę, że kolega Jurek Bąk już mniej więcej określił wszystkie obszary udziału projektanta w trwałości i bezpieczeństwie. Chcę tylko dodać, że szkoda, że nie korzystamy z doświadczeń już sprawdzonych za granicą, gdzie każdy porządny projekt jest po prostu audytowany zewnętrznie i audytor posiadający odpowiednie licencje do tego jest współodpowiedzialny za ten projekt. Jeśli by przyjąć taką konwencję, nawet w układzie zaprojektuj i zbuduj, gdzie zamawiający zlecałby zaprojektuj i zbuduj, a z drugiej strony zlecałby niezależny audyt do całkowicie niezależnego biura projektowego, współodpowiedzialnego za temat. Myślę, że sprawa by się tutaj znacznie poprawiła. Dziękuję. Dziękuję. No i jeszcze kieruję to pytanie do pana doktora Winklera. Tak, więc generalnie no tutaj zgadzam się z przedmówcami. No widać taki trend, że projektuje się coraz szybciej, coraz więcej jest tej automatyzacji w procesie projektowym, więc rola projektanta na pewno się zmienia. No, ma to dobre strony, bo na przykład są już narzędzia oparte na BIM pozwalające no, projektantowi na przykład uniknąć kolizji stali zbrojeniowej, więc taki clash detection pozwala uniknąć pomyłek. No ale przy tej ogólnej automatyzacji łatwo też o błędy, więc firmy mają czy też rozbudowują wewnętrzne systemy weryfikacji projektowej, takie właśnie jak na przykład w Atkinsie tutaj masa pieniędzy została wydana na to, żeby taki system rozwinąć, by zminimalizować to ryzyko popełnienia dużego błędu, bo kary nakładane na firmy mogą być ogromne, stąd firmy no nie szczędzą zwykle pieniędzy na taki system, ale system to też nie wszystko, bo równie ważne jest budowanie tej kultury pracy, tak opartą na przykład lessons learned, tak, czyli rejestrowanie i dzielenie się wiedzą z kolegami, często właśnie wynikającą z tych błędów projektowych. Dziękuję. W ostatnim czasie byliśmy świadkami wielu awarii, nawet tragicznych katastrof mostów na całym świecie. Zwykły obywatel chciałby mieć zaufanie do mostów. Zatem czy możemy powiedzieć, że nasze mosty są bezpieczne dla użytkowników? Zacznę od profesora Bienia. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak.
Chciałem przeprosić, że mówię z samochodu, ale tu równocześnie dzisiaj tak się złożyło, że prowadzimy badania obiektów mostowych, które muszę nadzorować. Wracając do tematu, proszę Państwa, temat bezpieczeństwa to oczywiście jest sprawa fundamentalna. Problem polega na tym, że każdy rozumie go troszkę inaczej. Jest to zagadnienie bardzo szerokie. Znajdziemy mnóstwo definicji. Mnie się podoba taka dość krótka, że to jest pewien stan dający gwarancję zachowania tej pewności oraz szansę na doskonalenie takiego poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście to bardzo ogólna definicja. Jeżeli sprowadzimy to do mostów, no to mamy właściwie takie dwie grupy aspektów, to znaczy bezpośrednie dotyczące użytkowników i konstrukcji, czyli wtedy, kiedy myślimy o kolizjach, awariach, katastrofach. I druga grupa tych czynników bezpośrednich to jest oddziaływanie środowiska na obiekty mostowe i obiektów mostowych na środowisko. Taka cała kolekcja czynników, które możemy nazwać bezpośrednimi. Druga grupa oddziaływania pośrednie, też w aspekcie bezpieczeństwa, no to jest znaczenie obiektów mostowych jako elementów systemu transportowego kraju, czy szerzej, tak jak w naszym przypadku Unii Europejskiej, gdzie obiekty mostowe mają specjalne znaczenie, co znajduje odzwierciedlenie między innymi w specjalnych normach, także euronormach i tak dalej. Drugi aspekt, taki pośredni, to jest trwałość konstrukcji. Tutaj ona się już przewijała. Ona ma bezpośredni wpływ na ekonomię, na czynnik kosztowy związany z trwałością, długością eksploatacji obiektów. I trzecia grupa czynników takich pośrednich, których też nie możemy lekceważyć, to są aspekty, powiedziałbym, estetyczne, historyczne, ogólnie wpływ, powiązanie obiektów mostowych z kulturą, z społeczeństwem najogólniej rozumianym. Czyli tutaj, no oczywiście zagadnienia te są no, bardzo rozbudowane. Natomiast myślę, wracając do odpowiedzi, czy możemy się czuć bezpiecznie na obiektach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję, ja myślę, że nie ma powodów, żeby się tak nie czuć. Natomiast musimy pamiętać, że Generalna Dyrekcja zarządza niewielkim procentem liczbowo biorąc obiektów mostowych w Polsce, oczywiście najważniejszymi, ale większość obiektów jest zarządzana przez jednostki niższej rangi, powiedziałbym, nie obrażając nikogo, województwa, powiaty, gminy. I tutaj ta struktura zarządzania rzeczywiście no, stwarza pewne problemy, które pewnie jeszcze się nam pojawią w dalszej dyskusji. Dziękuję bardzo. To w takim razie, czy rzeczywiście możemy się czuć bezpiecznie na mostach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję? To pytanie mogę skierować tylko do głównego inspektora mostowego. Dzień dobry. Tak, oczywiście. Nasze mosty, a szerzej patrząc, nasze drogowe obiekty mostowe są bezpieczne dla użytkowników i głęboko wierzę, że każdemu pracownikowi, który w GDDKiA zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką mostową, przyspiesza właśnie ten cel, by obiekty były bezpieczne i utrzymywane w należytym stanie technicznym. W zarządzie Generalnej Dyrekcji znajduje się blisko 9 tysięcy obiektów mostowych. Jest to faktycznie, tak jak profesor Bień powiedział, może niewielki udział, bo mniej więcej szacuje się na 36 tysięcy obiektów w całej Polsce. Natomiast obiekty te przynoszą no, newralgiczną część ruchu. I te 9 tysięcy obiektów mostowych możemy przełożyć na 500 kilometrów długości płyt pomostów, czy ponad 7 milionów metrów kwadratowych powierzchni płyt pomostu. To jest dużo, ale każdego roku wszystkie te obiekty poddawane są kontrolom stanu technicznego. Kontrole te przeprowadzają inżynierowie mostowi o odpowiednich kompetencjach merytorycznych, zgodnie z wymogami przepisów państwowych oraz zgodnie z wytycznymi wewnętrznymi Generalnej Dyrekcji, które dodatkowo zawyżają zadane standardy. No, funkcjonujący w Generalnej Dyrekcji system kontroli, jak tutaj pewnie wszyscy wiedzą, składa się z przeglądów bieżących,
które są wykonywane co najmniej dwa razy do roku, a tak naprawdę są wykonywane podczas każdego przejazdu drogą mistrza po jego obszarze. Przegląd podstawowy coroczny, przegląd rozszerzony raz na 5 lat. Dodatkowo są przeglądy szczegółowe no i ekspertyzy. Na wybranych mostach instalujemy również system monitoringu pracy konstrukcji. Taki system funkcjonuje przykładowo na niedawno oddanym do użytkowania moście przez Wisłę w ciągu południowej obwodnicy Warszawy. I tam dane na temat naprężeń, ugięć, sił w kablach czy temperatury konstrukcji są na bieżąco odczytywane i przekazywane online do uprawnionych osób. Wszystko to pozwala na lepszą kontrolę nad zarządzaną infrastrukturą i zapewnia bezpieczeństwo obiektów mostowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję. Dziękuję. Pan profesor Krzysztof Żółtowski mówił dzisiaj w porannej sesji o awarii mostu uniwersyteckiego w Bydgoszczy, ale oceniał też dziesiątki innych uszkodzonych mostów w naszym kraju. Jaka jest pana opinia na temat stanu bezpieczeństwa naszych mostów? Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Oczywiście mówiąc bardzo dobrze, nie należy myśleć o tym, że możemy czegoś zaniechać. Generalnie rzecz biorąc, w większości przypadków potencjalne zagrożenia, awarie lub objawy są wykrywane i dość szybko, powiedziałbym, następuje działanie, które powoduje poprawę, wzmocnienie, naprawę i w związku z tym moim zdaniem te rzeczy odbywają się na bieżąco. Okazuje się, że też, że nie doprowadzamy do sytuacji rzeczywiście awaryjnych. Szczególnie to dotyczy Generalnej Dyrekcji, czyli dróg krajowych. Natomiast jeśli chodzi o drogi w administracji innej, szczególnie w miastach, jest troszkę gorzej. Wynika to z tego, że po prostu służby tam są mniej rozbudowane, ale też no, nie mamy w Polsce katastrofy budowlanej i to jest najważniejsze. Potrafimy reagować moim zdaniem na czas. Tak. Tak, dziękuję bardzo. To jaka jest zatem aktualna kondycja techniczna naszych mostów? Ograniczmy się na razie do mostów drogowych, bo kolejowy dzień mamy dopiero jutro. Zacznę od pana Pawła Bydowskiego, który jest głównym inspektorem mostowym w Generalnej Dyrekcji. Mostów mostowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję jest dobra i według ostatnich danych, jakimi dysponuję, ocena średnia stanu technicznego obiektów mostowych w skali kraju w Generalnej Dyrekcji wynosi 4,23. Biorąc pod uwagę, że stan techniczny jest oceniany w sześciostopniowej skali, czyli od 0 do 5, gdzie 0 to stan awaryjny, a 5 to stan odpowiedni, powyższa ocena no myślę, że wskazuje na dobrą kondycję techniczną naszych obiektów mostowych. Ogromna większość, bo ponad 98% z nich plasuje się w dwóch górnych przedziałach ocen, między 4 a 5 oraz 3 a 4. Oczywiście są i takie obiekty mostowe, których ocena stanu technicznego jest niezadowalająca. W związku z tym znajdują się one pod szczególnym nadzorem. W takich przypadkach bez zbędnej zwłoki wykonujemy dodatkowe badania, ekspertyzy i w konsekwencji no, dążymy do tego, że obiekty te są remontowane. Oczywiście przedtem następuje odpowiednia diagnostyka i ich stan techniczny się poprawia. Dziękuję. To samo pytanie kieruję do pana profesora Jana Bienia, tylko może w szerszym kontekście. Proszę państwa, sprawa kondycji obiektów no, też jest dość złożonym zagadnieniem. Zgodnie z obowiązującymi, realizowanymi przepisami w Polsce rozróżniamy ocenę stanu technicznego, gdzie porównujemy aktualny stan obiektu z jego stanem wyjściowym, prawda, jak niejako z nowym obiektem, na ile on się pogarsza, no bo takie są koleje losu. I drugi element, który występuje, to jest przydatność użytkowa. To znaczy, na ile dany obiekt, jego parametry eksploatacyjne,
nośność, dopuszczalna prędkość ruchu, inne parametry spełniają aktualne wymagania użytkowników na danym odcinku trasy komunikacyjnej. I to jest oceniane, podlega ocenie, w sumie nazywane jest kondycją. Tutaj występuje jeszcze w wielu krajach trzeci element, mianowicie ocena pod względem estetycznym z uwzględnieniem tych walorów historycznych i tak dalej, która jest trudna oczywiście w jakiejś, do jakiejś wymiernej oceny, ale także jest bardzo, bardzo ważna. I tu wydaje mi się, że no, te systemy, które są wprowadzone, one są konsekwentnie właściwie od połowy lat 90. utrzymywane, przez co gromadzi się cenna baza danych umożliwiająca no, wykorzystanie w wielu pożytecznych aplikacjach. Myślę tu, że w tej chwili jest pora na stworzenie takich narzędzi, jak narzędzia wspomagające prognozowanie procesów degradacji, prognozowanie trwałości dla różnych typów konstrukcji, różnych typów materiałów. Dysponujemy dużymi zasobami bazy danych, ponieważ no, nasz ośrodek Politechniki Wrocławskiej interesuje się od lat, w tym bierze udział, to proponowaliśmy tego typu aktywności i myślę, że pora w tej chwili jest, żeby może coś jakieś w tym kierunku ruchy zrobić. Myślę tutaj także o pewnych pracach rozwojowych, jeśli chodzi o technologie diagnostyczne, dlatego że no, mimo tu takie były pozytywne głosy na temat bezpieczeństwa, to jednak no, spotykamy awarie i tutaj główny problem z tego, co ja obserwuję, dotyczy konstrukcji cięgnowych w sensie najogólniejszym, to znaczy podwieszanych, konstrukcji sprężanych też, gdzie diagnostyka no, wymaga tutaj pewnego układu poznawczego i opracowania pewnej metodologii możliwie skutecznej. To może tyle. Dziękuję bardzo. Yes, yeah, we have experienced many. Tak, doświadczyliśmy wielu awarii mostowych. To rano słyszeliśmy, ale czy jest jakaś szansa na poprawę jakości zarządzania mostami? Tu zwracam się do profesora Rosmanika z Czech. Witam wszystkich. Dzięki za możliwość powiedzenia czegoś na ten temat. Myślę, że sytuacja zmieniła się, szczególnie w Republice Czeskiej i awarie zmieniły punkt widzenia rządu na mosty. Teraz instytucja wygląda dużo lepiej. My zwracamy uwagę w większym stopniu na badania i również na konstrukcje drogowe jako takie, szczególnie mostowe, szczególnie na autostradach i drogach pierwszej klasy. Niestety, jeśli będziemy mówili o mostach, z powiedzmy drogami, które są w zarządzaniu gmin lokalnych, zgaduję, że sytuacja jest taka sama, jak słyszałem wcześniej w wystąpieniach wszystkich moich kolegów. I wtedy ta instytucja jest w trudniejszym położeniu. To znaczy te samorządy lokalne nie mają po prostu tak wiele pieniędzy, a inwestycje są tu bardzo duże, a więc jest bardzo trudno inwestować i poprawić jakość tych. Nie zadać do pana profesora Krzysztofa Żółtkiego jeszcze, ale nie widzę go, zniknął na chwilę. To w takim razie poproszę teraz o odpowiedź jeszcze pana doktora Jana Winklera. Zawsze się pojawia pytanie, czy musi dojść do awarii, czy to gorsza tragedia, żeby się coś zmieniło w sposobie zarządzania aktywami, jakimi są mosty. No, no, na przykład we Włoszech no, zawalenie się mostów w Genui było na pewno takim wake-up call nie tylko dla nich, ale dla całej Europy. No, na pewno był to bodziec, by te inspekcje traktować jeszcze poważniej, ale był to też swego rodzaju katalizator dla innych włoskich firm, by rozwijać nowe technologie diagnostyczne czy monitoringowe. No, to samo dzieje się w Wielkiej Brytanii, tak, gdzie większość tej infrastruktury u nich była budowana w latach 50-tych, 60-tych. I Ameryce, gdzie szczególnie ten stan mostów jest zły, gdzie mniej więcej około 60 tysięcy mostów było zakwalifikowane jako structurally deficient, czyli
de facto są mosty, gdzie może awaria nastąpić każdego dnia. I to się właśnie wydarzyło w Memphis znowu parę dni temu, gdzie zamknięto ogromny most właśnie przez to, że pojawiły się zarysowania. Więc już możemy zaobserwować taki wyścig firm, by rozwijać no, narzędzia, które będą na pewno poprawiać zarządzanie mostami. W tym procesie myślę, że też będzie pomagało się zmieniające ustawodawstwo, co właśnie było wspomniane. Mhm, dziękuję. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowe rekomendowane wytyczne i standardy w postaci dokumentów, które oznaczone są jako WRM. Mówił dzisiaj o nich pan profesor Rymsza. Jak mogą one wpłynąć na bezpieczeństwo mostów? To pytanie kieruję do pana, do projektanta, do pana inżyniera Jerzego Bąka. Jeśli można, to ja zaproponowałbym połączenie punktu 5, punktu 6, czyli jak mogą wpłynąć na bezpieczeństwo mostu i czego brakuje, co powinno być poprawione. Te dwa tematy się ze sobą łączą. Więc w mojej opinii wytyczne ułatwiają uporządkowanie wiedzy i przepisów związanych z budową, utrzymaniem i projektowaniem mostów, no, są takim kompendium, powiedzmy, wiedzy. Natomiast znów wracając do systemu zaprojektuj i zbuduj, wykonawca wykorzysta każde potknięcie, każdą niespójność zawartą w tych dokumentach do tego, żeby nie zastosować się, żeby ominąć stosowanie wytycznych, które są właśnie w tym wydawnictwie podanych. Pierwsza taka rzecz to jest niespójność definicji w poszczególnych częściach WRM-u, która prowadzi, to powinno być uporządkowane. Według mnie powinny być stworzone definicje spójne ze sobą, po pierwsze, a po drugie umieszczone w jednym miejscu. Nie można umieszczać tych definicji w każdej z części tego katalogu z osobna, dlatego że to prowadzi właśnie do takich rozbieżności. Druga sprawa to jest niespójność niektórych zapisów WRM-ów z innymi przepisami, a właściwie z przepisami, które mają charakter obowiązujący, a nie tylko rekomendowany, tak jak WRM. Z rozporządzeniem często również zdarzają się niespójności z zapisami PFU. Tutaj powiedzmy takim koronnym przykładem na to są zapisy dotyczące przyczółków, które są niezgodne z rozporządzeniem i z zapisami PFU na niektórych odcinkach drogi, na przykład S19, tam wpisywano, że przyczółki należy projektować zgodnie z tym katalogiem. Na każdym z tych przetargów pojawiało się pytanie, czy należy stosować rozwiązania podane w katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych, gdy są sprzeczne z PFU i rozporządzeniem mostowym. Więc to też wymagałoby uporządkowania, to znaczy dodatkowej pracy w to, żeby tych sprzeczności uniknąć, bo to utrudnia, po pierwsze, nie może to być egzekwowane w sposób bezwzględny wobec wykonawcy, bo to są rekomendacje, a po drugie, jeżeli są sprzeczności, które wykonawca potrafi wykorzystać, to może to prowadzić do tego, że te zalecenia nie będą realizowane, a wykonawca sobie wybierze inny, tańszy, niekoniecznie lepszy sposób wywiązania się ze swojego projektu. I jeszcze jest następna rzecz, z którą się nie bardzo zgadzam, mianowicie forma opiniowania tych dokumentów, która była przyjęta w czasie ich opracowywania, mianowicie opiniowanie przez... Znaczy konsultacje dotyczące treści tychże zapisów, to powinno być moim zdaniem opiniowane przez wybranych niezależnych ekspertów, którzy odpowiadają w pełni za to, co napiszą i w pełni za swoją opinię odpowiadają. Natomiast takie konsultacje publiczne, no jeden przeczyta to, drugi przeczyta tamto i wtedy może również to powodować niespójności w tych zapisach. Być może, że to jest jedna z przyczyn tych niespójności, które pojawiły się. No i to powinno być poprawione w pierwszej kolejności. Natomiast czy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo mostów?
No mogą, no bo to jest i mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo mostów, no bo to jest jakieś kompendium wiedzy. Natomiast jeżeli te sprzeczności nie zostaną usunięte, to już wpływ na bezpieczeństwo tych mostów, z uwagi na to, że praktycznie na większości budów toczy się wojna podjazdowa pomiędzy wykonawcą, inżynierem kontraktu i zamawiającym, zmierzająca do tego, żeby czegoś zrobić mniej albo czegoś zrobić więcej, i to będzie wykorzystywane, te niespójności będą wykorzystywane i już wpływ na bezpieczeństwo mostów, wpływ tych wytycznych będzie o wiele mniejszy. Dziękuję bardzo. No, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że to... Well, today, this morning, we learned from Professor Rymsza also that this new set of guidelines will be possible to be modified and extended relatively easily. What, in the opinion of General Directorate, is missing there, what should appear in the nearest time, especially in the context of bridges? I would like to highlight that the guidelines, it's good that the guidelines have been presented. It is a compendium of current knowledge on bridges, and it is presented in a good way, and General Directorate also participated in opinion giving regarding the guidelines. Powiedzmy, no, byłoby kilka, ale może ja bym wskazał taki, który gdzieś tam dotyczy obszaru, który jest mi bliski, czyli cykl życia, znaczy chodzi mi o metodykę szacowania kosztów, tak, w cyklu życia tych obiektów. Czyli uważam, że ten temat wciąż jest nie w pełni wyczerpany i tu wskazana byłaby głębsza analiza, jakie faktycznie są koszty związane z utrzymaniem infrastruktury w okresie eksploatacji, w zależności od zastosowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca, no wiadomo, on generalnie chce zarobić na każdej z tych budów i jego interesuje najbardziej okres gwarancji, tak? Po okresie gwarancji, no to już zarządzający musi się martwić. Dlatego tutaj ważne jest, myślę, że każdemu zależy na tym jednak, z tych, którzy płacą podatki, żeby te obiekty były trwałe, tak? Więc te rozwiązania projektowe, to wszystko trzeba analizować w dłuższej perspektywie czasu. I tutaj właśnie może taka pogłębiona analiza byłaby potrzebna, właśnie żeby ten tak zwany LCCA, czyli Life Cycle Cost Analysis, żeby on był bardziej dostrzegany przez właśnie gdzieś tam w tych wytycznych również uwzględniony. Dziękuję. Mamy już profesora Żółtowskiego. Wiemy, że przy rozstrzyganiu postępowań na zamówienia publiczne inspekcji mostów na lokalnych administracjach dochodzi czasami do takich patologii, w których wygrywają oferty z ceną, kwotą poniżej 50 zł za przegląd podstawowy. No, wiemy o tym, że nie jest możliwe wykonać poprawnie ocenę stanu technicznego za takie środki. Co można zrobić, aby poprawić jakość inspekcji mostów, które wykonują głównie podmioty zewnętrzne? Czy musi najpierw wydarzyć się jakaś tragedia? Pytanie do profesora Żółtowskiego. No, pytanie jest bardzo złożone, bo składa się z kilku wątków. Mamy przede wszystkim wątek takiej zwykłej odpowiedzialności zawodowej, ale także mamy i wątek pieniężny, który jest tutaj niezwykle ważny. Ale mamy też i wątek egzekwowania tych później efektów przeglądów. Wydaje mi się, że głównym problemem są kompetencje, ale i odpowiedzialność. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili inspektor mostowy prawnie ma mniejszą odpowiedzialność niż diagnosta na stacji pojazdów samochodowych, bo tamten, jeśli coś przypuści, to mu tam nieźle grozi. Natomiast jeśli chodzi o inspektora mostowego, tak nie ma. Wydaje mi się, że gdyby odpowiedzialność została podniesiona w górę, to za tym by poszły też i prawdziwe wynagrodzenia
i przeglądy byłyby bardziej skuteczne. Ja w swojej praktyce spotkałem się z taką sytuacją, gdzie na przeglądzie szczegółowym zdjęcia z przeglądu nie dotyczyły tego mostu, w którym częściowo nie dotyczyły tego mostu, którego dotyczył przegląd. Tak więc nawet takie patologie się zdarzały. Oczywiście to są skrajne wypadki. Nie podejrzewam większości inspektorów o takie działanie, wręcz odwrotnie. Niemniej jednak uważam, że powinno się podnieść odpowiedzialność, a jednocześnie byłoby to dla dobra jakości. To pytanie kieruję też do pana Pawła Bydowskiego. Czy Generalna Dyrekcja pracuje nad jakąś receptą, bo coraz więcej pewnie będzie zlecanych na zewnątrz inspekcji mostów? W Generalnej Dyrekcji takie patologie jak przegląd podstawowy za 50 zł no nie występują, z tego co mi wiadomo. Póki co, aczkolwiek no niestety mierzymy się aktualnie z takim problemem niedoboru kadry inżynierskiej. W związku z tym z roku na rok coraz więcej przeglądów drogowych obiektów inżynierskich jest zlecanych na zewnątrz. Do tego liczba obiektów wzrasta. Patrząc na ostatnie 10 lat, w ciągu jednego roku w Zarządzie Generalnej Dyrekcji przybywa średnio 500 obiektów mostowych rocznie. No i jest to duże wyzwanie dla naszych mostowców. No, niewątpliwie w oczach wielu osób wciąż istotne jest, aby dany most czy wiadukt powstał. Każdy śledzi postępy na budowie, czeka na oddanie inwestycji do użytku i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Po to budujemy, aby infrastruktura służyła właśnie ludziom. Trzeba jednak pamiętać, że każdy z tych obiektów po niejednokrotnie spektakularnym otwarciu musi być odpowiednio utrzymywany. Nie jest on bezobsługową budowlą. Niektórym się tak wydaje, że to właśnie tak działa. Oddajemy i po prostu mamy most. Natomiast właśnie dlatego te inspekcje są niezmiernie istotne. No i one są istotne do tego, żeby właściwie zarządzać tą infrastrukturą. To jest jakby pierwszy stopień, informacja. Także no my jako Generalna Dyrekcja no aktualnie pracujemy nad takimi umowami na wykonywanie przeglądów. Chcemy, aby wytyczne były jednolite w skali kraju. Chcemy, aby były tam jednoznacznie określone obowiązki wykonawcy przeglądów, tak by mógł rzetelnie wycenić swoją ofertę. Myślimy o tym, aby wprowadzić hierarchizację obiektów, tak by wymogi były skorelowane z rodzajem obiektu, jak i jego stopniem skomplikowania po prostu. No bo wiadomym jest, że przegląd przepustu jest zupełnie innym zagadnieniem od przeglądu mostu podwieszonego. No i mimo tego, że no mamy te instrukcje nasze wytyczne, widzimy potrzebę wprowadzenia dodatkowych wymogów, zwłaszcza w zakresie obiektów właśnie nietypowych o dużych rozpiętościach przęseł, tam gdzie standardowe inspekcje nie wystarczają. Bo duże skomplikowane obiekty należy przeglądać według indywidualnych programów. W dniu wczorajszym na panelu drogowym była mowa o certyfikacji wykonawców. Być może ten system będzie wprowadzony również w zakresie przeglądów, natomiast tutaj jeszcze jest przed nami droga, którą musimy wytyczyć i nią podążać. Co do zasady, ja uważam, że każdy zarządca powinien dysponować kompetentnymi osobami, które będą mogły zweryfikować jakość przekazywanych przez wykonawcę opracowań. I jeżeli zostaną wykazane rażące błędy, należy takich wykonawców po prostu eliminować. Wykonywanie kontroli technicznej, no jest to sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i niesie za sobą pewne konsekwencje. No i myślę, że należy o tym pamiętać i tak egzekwować również.
Dziękuję. No, dużo prelekcji, bo wspomniał pan Paweł o informacji, że pozyskujemy informacje rzeczywiście z inspekcji, czyli musimy w którymś momencie zacząć zarządzać tymi informacjami. A więc dużo prelekcji na InfraMost czy na poprzednim InfraBIM dotyczyło właśnie nowych cyfrowych technologii i zarządzania informacją. Jak zatem będą one zmieniać sposób wykonywania inspekcji w przyszłości? Najpierw poproszę o odpowiedź profesora Jana Bienia. Proszę Państwa, no, technologie cyfrowe wkraczają do wszystkich praktycznie dziedzin naszego życia. Ostatnia epidemia jeszcze przyspieszyła ten proces w wielu dziedzinach. Oczywiście tutaj zagadnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą transportową, w tym mostami, nie są wyjątkiem. Taka technologia ogólnie nazywana skrótem BIM, czyli Building Information Modeling, przez niektórych transformowana do Bridge Information Management, ten sam skrót i troszkę bardziej specjalistyczne znaczenie, ma tutaj fundamentalne znaczenie, generalnie umożliwia korzystanie z pełnej trójwymiarowego odwzorowania obiektów z zaznaczeniem stwierdzonych uszkodzeń, wykorzystywaniem tych modeli do analiz. Także niewątpliwie ten kierunek no, musi być rozwijany i wdrażany u nas także w obszarze zarządzania eksploatacją i utrzymaniem. Druga grupa to są technologie związane z rzeczywistością wirtualną, możliwość wprowadzania tego typu narzędzi także w procesach diagnostycznych, w procesach zarządzania obiektami. Trzecia grupa, którą tutaj można wyróżnić, to są systemy ekspertowe, czyli takie oprogramowania, które wykorzystują przede wszystkim narzędzia sztucznej inteligencji, bazy wiedzy i w ten sposób wspomagać mogą procesy decyzyjne, procesy identyfikacji uszkodzeń, oceny stanu. I wreszcie czwarta grupa, którą bym tu wyróżnił, to są technologie służące do monitorowania stanu obiektów. Coraz więcej obiektów wymaga jednak takiego stałego monitorowania poza okresowymi przeglądami. I tutaj najbardziej znajdują zastosowanie liczne te technologie cyfrowe. Czyli z tego, co widać, no, mamy tutaj olbrzymią paletę narzędzi, które trzeba wprowadzać i z których należy korzystać, co w początkowym okresie wymaga dodatkowych nakładów, dodatkowej pracy osób, które z jednej strony przygotują te narzędzia, z drugiej strony tych osób, które z tych narzędzi będą korzystać. Także wątpliwie jest to fundamentalne aspekt rozwoju w tej chwili tych wszystkich systemów, o których mówimy i no nic dziwnego, że ten temat tutaj powtarza się przy okazji prawie każdego spotkania w naszej dziedzinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ekspertem w zakresie cyfrowych metod diagnostycznych jest niewątpliwie dr Jan Winkler. Czego pana zdaniem należy oczekiwać w najbliższej przyszłości? Generalnie nasza branża budownictwo czy szerzej inżynieria lądowa jeszcze jest tą branżą, gdzie stosunkowo tych cyfrowych technologii wdrożonych w porównaniu z innymi branżami jest ciągle niewiele. Natomiast myślę, że ten proces już następuje, to znaczy te nowe technologie zmieniły właśnie szczególnie w niektórych państwach sposób wykonywania inspekcji, czy bardziej ten asset management, który przeszedł w digital asset management. Coraz częściej używamy tabletów, smartfonów do przeprowadzania inspekcji po to, by no właśnie z jednej strony zautomatyzować ten proces, tak, a z drugiej, by po prostu zaoszczędzić, to zwykle są setki roboczogodzin. Natomiast na przykład jeśli chodzi o inspekcje trudno dostępnych miejsc, tak, bo nie wszędzie się dostaniemy ze smartfonem czy tabletem, jak na przykład łożyska mostowe, no to coraz bardziej powszechne jest jednak używanie dronów. Tak? I tutaj akurat ta technologia no, zmienia się w niesamowitym tempie z roku na rok. I z takich ciekawostek to obecnie w Danii
testowane są drony, które mogą nie tylko pobrać wysokiej jakości zdjęcia tutaj, to jest standardowe, natomiast mogą się również tymczasowo doczepić do mostu i wypełnić na przykład rysę czy pęknięcie. Także mówimy o trochę takiej rewolucji, gdzie te drony naprawdę będą w stanie w stosunkowy sposób pomóc. Drugi mamy ten aspekt tych danych, tak, z inspekcji. One są udostępniane zwykle dla niektórych klientów na platformach chmurowych, czyli jednak obserwujemy powolne, ale jednak przejście z tego paper-based inspection do digital-based inspection. Natomiast tutaj nawiązując właśnie do tego, co mówił profesor Bień, tutaj mamy te dane, które mamy pobrane, tak, i tutaj właśnie chodzi o to, jak te dane są wykorzystywane. Tutaj sztuczna inteligencja właśnie z maszynowym uczeniem jest wykorzystywana, no, po pierwsze do automatycznego wyszukania na przykład tych zarysowań, a potem klasyfikacji tych uszkodzeń, ale też do wyznaczenia trendu. Czyli tu znowu mamy taki trend, gdzie powinniśmy przechodzić z tego reaktywnego sposobu zarządzania do tego predykcyjnego, gdzie już mamy te dane, na podstawie której możemy podjąć lepsze decyzje. Natomiast po co my to w ogóle robimy? No, po to, żeby wydłużyć okres eksploatacji mostów. Tak? I tutaj znowu przykład z Danii, gdzie celem na przykład zarządcy Great Belt Bridge, czyli to jest najdłuższy most podwieszany w Europie, jest właśnie poprzez użycie tych nowych technologii wydłużenie tej żywotności mostu o, uwaga, dodatkowe 100 lat. Także to jest zadanie, które sobie postawili na następne 2-3 lata, żeby właśnie tak zaimplementować te nowe technologie, żeby docelowo wydłużyć tą eksploatację o 100 lat. 100 lat? Sporo. Jakość zarządzania mostami w jednostkach centralnych administracji jest zdecydowanie najlepsza, ale jak przenieść te dobre praktyki na lokalne administracje w miastach, powiatach, jak robią to inne kraje? Zacznijmy może najpierw od generalnej dyrekcji, od naszego kraju, od pana Pawła Bydowskiego. Złożony, gdyż wiele struktur, jest wiele rodzajów jakby struktur tych zarządów. W większych miastach są osobne komórki, które zajmują się drogami, mostami, ale są też tacy zarządcy, gdzie nie ma takich komórek, a faktyczne zarządzanie niestety nie funkcjonuje i często ogranicza się jedynie do wykonywania przeglądów. Niedawno został opublikowany taki raport z kontroli NIK na temat utrzymywania obiektów mostowych i przepustów akurat w województwie łódzkim. No i wnioski, jakie płyną z lektury tego opracowania, nie nastrajają optymistycznie. Tam kontrolą objęto wszystkich zarządców dróg z województwa łódzkiego i w przypadku łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji w żadnym z kontrolowanych obszarów nie stwierdzono uchybień i z tego miejsca koleżankom i kolegom z oddziału łódzkiego gratuluję. Natomiast pozostałym zarządcom wykazano szereg zaniedbań. Kontrole i przeglądy przeprowadzone były przez osoby bez uprawnień, a zdarzało się, że kontroli tych w ogóle nie było. Stwierdzone nieprawidłowości sprawiły, że tam bodajże 11 zawiadomień zostało złożonych do organów ścigania i do nadzoru budowlanego. Także to wszystko pokazuje, że tu jest wiele do zrobienia. Natomiast by móc wdrożyć takie dobre praktyki, musi być struktura, muszą być ludzie, którzy te praktyki po prostu wdrożą, tak? I myślę, że to jest podstawa. Kompetentni ludzie, informacja o stanie obiektów płynąca z kontroli okresowych jest pierwszym etapem. Później należy wykonać przewidziane prace utrzymaniowe, prowadzić całą gospodarkę mostową. I wielu zarządców w tej chwili korzysta gdzieś tam z opracowań Generalnej Dyrekcji w postaci instrukcji czy właśnie tych zasad stosowania skali ocen punktowych. I to jest, powiedzmy, jakaś wartość dodana dla nich. Natomiast mówię, bez tej struktury, bez kompetencji ludzi, którzy będą mogli ocenić, bo ja rozumiem, że nie wszyscy zarządcy mogą sobie pozwolić na swoją kadrę, która będzie wykonywała te przeglądy i będzie miała po prostu uprawnionych inżynierów mostowych. Natomiast musi być ktoś, kto w jakiś sposób będzie mógł zweryfikować jakość tych opracowań. Bez tego oni są troszkę pozbawieni tych możliwości
zarządczych. Dziękuję bardzo. Jest moje zdanie. Musimy przejść już do ostatniego pytania, bo czas nam ucieka. Mnóstwo pytań jest, wiele się dzieje na czacie. Politechnika Wrocławska od wielu lat organizuje kursy dla inspektorów mostowych. Jak długo to trwa, panie profesorze, i czy utrzymuje się zainteresowanie tymi szkoleniami? Ale króciutko, tak, statystycznie. Króciutko mówię. Proszę państwa, rzeczywiście nasz zespół prowadzi tego typu działalność od roku 1993. I wydaje mi się, że tutaj zahaczamy o jedną z fundamentalnych spraw związanych z wszystkimi aspektami, o których była mowa. Cały czas mowa, że to powinni być odpowiednio przygotowani inspektorzy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli spojrzymy kompleksowo, to tak. Przede wszystkim w czasie studiów no, musi być ten element diagnostyki i elementów zarządzania też uwzględniony w programie, nie tylko projektowanie nowych obiektów. Mówię o naszym przykładzie. My mamy chyba 4 takie kursy specjalnie ukierunkowane na te zagadnienia. I to są studia. Po studiach no, jest ten system szkoleń. My prowadzimy szkolenia osobne dla inspektorów drogowych, inspektorów kolejowych mostów, w sumie na poziomie podstawowym i na poziomie zaawansowanym, jedne i drugie szkolenia. W sumie dla drogowych inspektorów zorganizowaliśmy dotąd 64 szkolenia, 15 do 20 osób w jednej grupie, to państwo łatwo policzą, ile to osób przeszło i dla kolei podobnie. Niestety te kursy, one są z reguły dwutygodniowe, no są troszkę krótkie i w związku z tym nie mogą objąć kompleksowo problemów. W związku z tym prowadziliśmy też przez wiele lat studia podyplomowe. Studia podyplomowe, 3 rodzaje tych studiów, w sumie 21 edycji. Od wielu lat, no kilkunastu lat nie prowadzimy już tych studiów, a myślę, że warto by było do tego pomysłu wrócić. Już wstępne rozmowy tutaj z kolegami z innych uczelni prowadziliśmy, być może w formie jakiegoś takiego międzyuczelnianego studium podyplomowego, właśnie ukierunkowanego na kadrę, na potrzeby zarządzania infrastrukturą mostową. I ostatnia rzecz, którą koniecznie chcę powiedzieć. Proszę państwa, uzupełnieniem tych wszystkich elementów, o których powiedziałem, są publikacje. Są publikacje. W tej chwili działalność zarządzania publikacjami, punktacjami i tak dalej, no wszyscy, kto jest na uczelni, to wie, o co chodzi, prowadzi do tego, że polskojęzyczne czasopisma o olbrzymiej tradycji, inżynieria i budownictwo, podobne, one nie mają finansowania i grozi im wszystkim zamknięcie. A to jest podstawowe źródło uzupełniających informacji w języku polskim dla kadry właśnie zajmującej się diagnostyką, zarządzaniem infrastrukturą transportową. Ja uważam, że tutaj bezwzględnie należałoby liczyć na jakąś inicjatywę Generalnej Dyrekcji Dróg, PLK, żeby te czasopisma funkcjonowały i się rozwijały. No nie każdy inspektor ma czas i przygotowanie, żeby czytać artykuły po angielsku czy w jakimś innym języku. To jest niedopuszczalne, żeby takie czasopisma o ponad stuletniej historii w tej chwili no właściwie pogrążały się w niebyt i jest to sprawa bardzo pilna, ponieważ jestem w Radzie Programowej, tam kilku czasopism, to no widzę z bliska. Także z takim apelem na koniec chciałem się zwrócić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I think that the same problem could be in Czech Republic. Ja myślę, że ten sam problem może być w Republice Czeskiej, ale pokrótce proszę o odpowiedzi na to pytanie, jak wygląda system szkoleniowy dla inżynierów w Republice Czeskiej. Tak, my mamy podobny system, jak wy macie w Polsce. Bardzo miło mi było słyszeć, że macie specjalne kursy i one są bardzo precyzyjne. My również mamy je w Republice Czeskiej, ale tylko
dla bardzo ograniczonej liczby ludzi, którzy rzeczywiście pracują jako inspektorzy mostowi. Czy rzeczywiście te konstrukcje ich rzeczywiście obchodzą? Natomiast no, nie ma tu dużego wsparcia, dlatego bo my nie specjalizujemy się tylko w mostach, ale w wszystkich pozostałych konstrukcjach to jest problem. Oni robią nieco więcej na uczelni w Pradze, na Politechnice Praskiej, ale również no, nie jest to tak duża liczba, więc wiele więcej z tych kursów, powiedzmy, prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, ludzie prowadzi do ludzi, którzy mają certyfikat do robienia tego, ale ja chcę wspomnieć tylko jeszcze ostatnią informację, jaką przygotowałem. Widzę, że zwykle problemy są spowodowane przez złą kontrolę, czy też po prostu przez brak kontroli procedur sprawdzania konstrukcji i tak dalej obiektów. Jest wiele takich prac, które ogłaszają przyszłe programy, ale my na te problemy nie zwracamy uwagi. Teraz sytuacja rzeczywiście uległa zmianie. No niestety po pewnych awariach, jak mój kolega pan Winkler powiedział, no niestety po zawaleniu się, ale to rzeczywiście pomogło w rozwiązaniu tej sytuacji i teraz myślę, również sytuacja w Republice Czeskiej staje się troszkę lepsza, a więc my próbujemy współpracować ściśle z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad i również wiele dokumentów, które są stosunkowo nowe i stosują się do nowych trendów, pomogą zmienić tę sytuację i zwiększyć jakość i bezpieczeństwo. Dziękuję, dziękuję. Żeby powiedział kilka słów, ale naprawdę, Janku, bardzo krótko, bo jesteśmy już po czasie. Jak to w Danii czy w Wielkiej Brytanii wygląda? Tak, więc króciutko, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, tak, to teoretycznie tylko osoba posiadająca tak zwany BIGS, czyli ten Bridge Inspection Certificate, powinna przeprowadzać inspekcję. Więc ten certyfikat jest rozwiązaniem, które z jednej strony no, potwierdza kompetencje tego inspektora, czyli jest swego rodzaju takim certyfikatem jakości, ale z drugiej strony to jest certyfikat, który jest bardzo kosztowny i jest, sama procedura jest też skomplikowana, więc w rezultacie to, co się dzieje teraz w Wielkiej Brytanii, to jest to, że wiele tych inspekcji jest przeprowadzonych przez osoby bez takich certyfikatów, bo problem ze stanem infrastruktury no, w Wielkiej Brytanii no, jest coraz większy. Tak? Więc co ciekawe, właśnie w tym ostatnim przeprowadzonym sondażu w takich lokalnych gminach, tak, jeśli tam zapytano, jakie są największe dylematy czy problemy tych zarządców mostów i dróg, no to właśnie powiedzieli, że to skills shortage, tak, czyli właśnie brak wyspecjalizowanej kadry no jest jednym z największych problemów obecnie w Wielkiej Brytanii. Mhm. Dziękuję bardzo wszystkim rozmówcom. Mamy kilka pytań rzeczywiście, ale no, nie pozwoliłbym sobie na zadanie ich. Niestety jesteśmy już po czasie troszkę. Dziękuję jeszcze raz. Obyśmy mieli bezpieczniejsze mosty, obyśmy się za rok spotkali na żywo i porozmawiali nie o katastrofach i awariach, tylko o tym, jak mamy piękne i trwałe mosty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Thank you, bye-bye. Dziękuję bardzo, zdrowia życzę. Thank you.